Każda chwila przynosi coś szokującego, wyjątkowego lub niewiarygodnego, co można znaleźć w rzekach. Niektórzy nagrali skandaliczne metody połowu, inni będą świadkami narodzin lub odnalezienia starożytnych wraków. Trzymajcie się mocno, ponieważ zabierzemy Was w podróż przez każde z takich znalezisk dokonanych w rzekach. Ale to, co odkryto pod wodą i zszokowało cały świat, zobaczysz na samym końcu filmu, dlatego zachęcam oglądać do końca. Wiem, że lubicie dość kontrowersyjne filmy i staram się takie dla Was nagrywać, dlatego zostaw łapkę w górę, żeby YouTube nie zmniejszył zasięgów. Dzięki temu zobaczą ten film osoby, które się interesują takimi tematami. Napisz komentarz "woda", a przypnę Ci serduszko. Jaskinia zaginionych dusz. Na świecie jest wiele jaskiń skrywających różne tajemnice, ale tutaj mamy do ujawnienia unikalną historię. Grupa odkrywców była w szoku, gdy odkryła tysiące opuszczonych pojazdów, rdzewiejących na dnie walijskiego szybu kopalnianego. Ściany kopalni i pojedynczy promień światła słonecznego wpadający przez wąskie otwarcie jaskini opowiadały historię żyć, jakie te samochody kiedyś wiodły. Jak te wszystkie samochody trafiły na dno walijskiego szybu kopalnianego? Ta mieszanina tysięcy drogich samochodów jest nadal niewyjaśniona. Początkowo przypuszczano, że te samochody mogły być skradzione i wrzucone do kopalni, ale ta teoria nie wystarczała, aby wyjaśnić te tajemnice. Odkrywcy wciąż poszukują prawdziwego powodu. Idol Shigir. Złotnicy w Rosji byli zdumieni, gdy znaleźli tajemniczą wysoką drewnianą rzeźbę unoszącą się na powierzchni rzeki. Kawałek drewna wyrzeźbiony jak totem z przerażającymi ludzkimi twarzami, ale sądzę, że wygląd twarzy nie był zamierzony. Ten cudowny, dziewięciostopowy totem jest jednym z najstarszych rzeźb na świecie. Jest niesamowicie zachowany, jako że jest to jedyna zachowana drewniana rzeźba z epoki kamienia. Totem został stworzony z drzewa, na którym używano kamiennych narzędzi do rzeźbienia i znakowania. Nawet dziś dokładny cel totemu jest nieznany, choć wielu lokalnych twierdzi, że idol Shigir był używany do ostrzegania ludzi przed wejściem na niebezpieczne tereny. Pułapka z lian na ryby. Rzucaj włócznią w cel i trafiaj, a zdobędziesz dużo pysznego, bogatego w białko obiadu dla swojego plemienia. Jednak zgromadzenie dużej ilości ryb wewnątrz płachty nie jest łatwym zadaniem. Mimo to pewne plemię w Afryce doskonale opanowało tę unikalną metodę połowu, zwaną połowem koralowym. Metoda ta polega na grupie ludzi, którzy ścinają liany, a następnie łączą je, tworząc łańcuch. Następnie podwajają i zamykają je, aby utworzyć duży pierścień. W samym środku pułapki buduje się z kamieni okrąg z niewielkim otworem. Gruby łańcuch z lian działa jako ścieżka, która prowadzi grupy ryb do okręgu z kamieni. Wierzy się, że ta pułapka z lian działa na psychologię ryb. Straszy je i kieruje prosto do serca pułapki. Gdy już znajdą się wewnątrz, łatwo je złapać. Ta niesamowita metoda może dostarczyć wystarczająco dużo jedzenia, aby wykarmić całą wioskę. Gunch Catfish. Wędkarstwo nad rzekami Indii może przybierać niespodziewane i przerażające oblicza. Pewien biedny rolnik stracił swojego syna na jego oczach, gdy przerażające stworzenie wciągnęło go do rzeki. Mimo że wieśniacy próbowali z całych sił odnaleźć ciało, ich wysiłki okazały się daremne. To nie był jedyny taki przypadek. Dwa inne wydarzenia zostały zarejestrowane w Indiach. Zespół badaczy odkrył prawdę stojącą za tymi śmiertelnymi atakami. Okazało się, że za atakami stoi Sum Chwekoyat, znana również jako Wielki Diabelski Sum. Ta przerażająca ryba z jej masywnym rozmiarem i potwornym wyglądem wywołała strach wśród ludzi. Według ekspertów stworzenie to jest nie tylko agresywne, ale także mięsożerne. Posiada bezłuskie ciało, dużą spłaszczoną głowę oraz trzy pary wąsików. Zwykle żywi się małymi rybami, ale może również zjadać ludzkie zwłoki, jeśli je znajdzie. Ze względu na swój ogromny rozmiar nie boi się atakować ludzi. Narodziny płaszczki to zaskakujące wydarzenie, które roztopi Wasze serca z wielu dobrych powodów. Grupa rybaków była przeszczęśliwa, gdy gigantyczna płaszczka wpadła w ich pułapkę, ale nie wiedzieli, że ta ryba jest matką kilku innych małych rybek. Zespół lekarzy ogłosił, że ryba miała za chwilę urodzić kilka małych płaszczek.
I rzeczywiście po kilku minutach urodziło się parę młodych. Późniejsze badanie ultrasonograficzne wykazało, że w jej wnętrzu znajduje się jeszcze jedno młode. To znalezisko zdziwiło cały zespół badaczy, ponieważ po raz pierwszy spotkali się z rybą w takiej sytuacji. Pająki nurkujące. Czy myślisz, że jesteś bezpieczny pod wodą? Pomyśl jeszcze raz, ponieważ kto wie, może podczas radosnego pływania natkniesz się na pająka pływającego w twoim kierunku. Ale nie panikuj, bo jest coś, co musisz wiedzieć. Nurek przestraszył się, gdy zobaczył pająka pływającego pod wodą. Ten ośmionogi pająk nurkujący może oddychać pod wodą za pomocą bańki wodnej działającej jak butla tlenowa. Brzmi to dość niesamowicie, a jeśli boisz się pająków, te stworzenia to zła wiadomość. Nie martw się, ponieważ są to jedyne gatunki, które przeżywają pod wodą. Ich ukąszenie może być dość bolesne, powodując wymioty i lekkie drżenie trwające kilka dni. Więc jeśli planujesz wycieczkę nad rzekę, nie zapomnij o tych małych, strasznych pająkach nurkujących. Ogromne stado karpi azjatyckich. Zawsze jest fascynujące widzieć ogromne stado karpi azjatyckich w rzece i je łowić. Jednak mieszkańcy USA byli w szoku, widząc tę niezwykłą metodę połowu. Doszło do tego, gdy elektrofishing w zaporze Barkley spowodował, że dziesiątki karpi azjatyckich skoczyły na powierzchnię i zginęły. Większość ludzi była zbulwersowana tą brutalną metodą połowu, ale później wyjaśniono, że karpie azjatyckie powodują poważne szkody dla rodzimych populacji ryb w jeziorach i rzekach, które zasiedlają, ponieważ rywalizują z innymi rybami o pokarm i przestrzeń. Wielu ludzi zasugerowało, że lepszym rozwiązaniem byłoby fizyczne usuwanie lub fizyczna bariera zamiast tej metody. Sum z Loch Ness. Europejczyk był przeszczęśliwy, gdy po ciężkiej pracy trwającej niemal 10 godzin w końcu złapał rybę. Jednak to, co zobaczył, było najbardziej szokującym doświadczeniem w jego życiu. Ogromny potwór, który utkwił na jego wędce, uderzał w jego łódź kilka razy, co spowodowało, że mężczyzna niemalże wypadł za burtę. Po wyciągnięciu stworzenia był zszokowany widokiem ogromnego 16-stopowego suma z Loch Ness, który machał swoim długim ogonem. Później okazało się, że ryba ważyła 250 funtów. Istnieją historie o tych stworzeniach, ważących nawet do 800 funtów. Jednak bądźcie ostrożni, ponieważ ten sum był niebezpieczny. Istnieją relacje o tych rybach pożerających ludzi, ponieważ otwierają swoje paszcze i po prostu je połykają. Rekiny bycze. Zespół odkrywców był oszołomiony, gdy zobaczył rekina czającego się w rzece Amazonce. Rekin w rzece? Rekin byczy jest uważany za najbardziej śmiercionośne i agresywne stworzenie, które potrafi przetrwać zarówno w słonej, jak i słodkiej wodzie. Waży do 1000 funtów i dorasta do 13 stóp. Znane są przypadki podróży tych rekinów w górę rzeki Mississippi aż do Alton w Illinois. Rekiny bycze prawdopodobnie są odpowiedzialne za większość ataków rekinów w pobliżu brzegu. Są one potężne. Dlaczego więc, jeśli rekin byczy zobaczy kanoę, nie miałby go zaatakować? Jednakże niewiele interakcji między ludźmi a rekinami w słodkiej wodzie zostało zarejestrowanych. Żółw mata-mata. Kobieta była zszokowana, gdy znalazła to dziwaczne stworzenie, które wyglądało, jakby pochodziło z innej planety. Początkowo myślała, że to kawałek rozkładającego się drewna, ale później była zdumiona, gdy zidentyfikowała to jako żółwia mata-mata. Żółw ten ma dużą, szorstką i pokrytą guzkami skorupę z kulistymi stożkami wystającymi z niej. Te guzki są wynikiem trzech grzbietów biegnących od przodu do tyłu skorupy. Długi, płaski łeb i wydłużony ryj sprawiają, że ten żółw jest bardzo charakterystyczny. Ugryzienie przez niego może być bardzo bolesne, ponieważ większość z nich nie lubi być dotykana ani trzymana. Istnieją różne teorie dotyczące jego dziwnej nazwy mata-mata, która w języku hiszpańskim oznacza zabij, zabij, ale nie jest to potwierdzone. Łowienie z drzewa to metoda, której nikt by się nie spodziewał. Nikt nie mógł sobie wyobrazić, co ta stara, zgniła kora przyniesie młodemu chłopcu. Zbierając lilię na stawie, zauważył dziwny ruch w pobliskim zgniłym pniu. Wkrótce odkrył, że z drewna wyskakuje ryba. Zbiegając na brzeg, znalazł i zebrał niezliczoną ilość ryb wychodzących z pnia. Może to być niezwykłe dla chłopca.
ale jest to unikalna metoda połowu, w której pusty pień wypełniony włóknem łuskowym umieszcza się w rzece, co przyciąga ryby, które wchodzą tam w poszukiwaniu jedzenia i schronienia, a następnie pozostają w nim uwięzione. Jest to tradycyjna metoda połowu stosowana w wielu krajach azjatyckich, aby w krótkim czasie złapać więcej ryb. Siekiera z epoki brązu. Odkrycie prehistorycznych przedmiotów zawsze jest uważane za wielkie osiągnięcie, zwłaszcza gdy pochodzi z epoki brązu. Ten człowiek był drugim człowiekiem w ciągu 3000 lat, który trzymał w rękach tę niesamowitą głowicę siekiery z epoki brązu, która jest zaskakującym kawałkiem historii i fenomenalnym artefaktem. W pierwszych archeologicznych badaniach rzeki w tym miejscu łowcy postanowili znaleźć relikty największych średniowiecznych wojowników Szkocji, odkrywając tajemnice z miejsc bitew ich najsłynniejszych zwycięstw nad znienawidzonymi angielskimi najeźdźcami. Jednak łowcy rzek natrafili na znaleziska o ogromnym znaczeniu, sięgające znacznie głębiej w historii, odkrywając głowice siekiery z epoki brązu, co prowadzi naszych ekspertów do przekonania, że obszar fort niedaleko opactwa Cambuskenet mógł być potencjalnym miejscem pogańskiego kultu. Kotły wudu. Mężczyzna był bardzo podekscytowany użyciem swojego magnetycznego sprzętu do wydobycia ukrytych skarbów spod wody. Jednak cała jego ekscytacja zamieniła się w strach, gdy zobaczył ogromny kocioł wudu z dwoma mniejszymi kociołkami w środku. Co więcej, ten kocioł był pełen dziwnych przedmiotów, w tym podków, siekiery i rzeczy, których nie dało się zidentyfikować. Wielu ludzi nie uważa tych kotłów za dobry omen. Najczęściej są one kojarzone z czarownicami i ich złowrogimi działaniami. Ale wbrew powszechnej opinii, nie jest to forma czarów ani demonicznego kultu. Jest to religia ludowa, która wywodzi się z Haiti i powstała, gdy Afrykanie zostali zmuszeni do niewolnictwa, co spowodowało zderzenie ich kultur i wierzeń religijnych z katolicyzmem. Gaz bagienny. Jeśli stoisz blisko rzeki lub na łodzi, te bąbelki wody wydobywające się na powierzchnię zaskoczą cię. To samo przydarzyło się badaczowi, który był zdumiony, obserwując niezwykłe bąbelki wypływające na powierzchnię i rozpoczął badania. To, co odkrył, było najbardziej szokujące. Te bąbelki wody są faktycznie największymi naturalnymi źródłami metanu atmosferycznego na świecie i są wynikiem gnijących roślin i rozkładających się martwych zwierząt na dnie rzek. Później postanowił zgasić płomień, używając naczynia zbierającego i był zachwycony, widząc wirujący ogień. Znikająca rzeka. Mieszkańcy Indii byli przerażeni, gdy filmik pokazujący znikającą rzekę stał się wiralowy. Spadając z górskiego szczytu, płynąc przez skały, rzeka nagle znikała z pola widzenia. Reszta terenu była sucha jak piasek. Ludzie zaczęli wiązać różne mity i teorie z tym zjawiskiem, ale później okazało się, że znikanie rzeki nie jest niczym niezwykłym. Dzieje się to w pasie Barbar, który jest wydłużonym i wąskim pasem u podnóża gór Shivalik. Tutaj rzeka wypływająca z Himalajów znika w postaci małych strumieni, płynąc między skałami i kamieniami, by ponownie wypłynąć na powierzchnię. Ta znikająca rzeka w Indiach stała się najbardziej znaną atrakcją turystyczną na świecie. Nawiedzona tonąca rezydencja. Co byście zrobili, gdybym zabrał was do starego nawiedzonego domu, który znajduje się na środku rzeki? Na pewno byście się przerazili. Ten trzykondygnacyjny budynek we Francji wygląda jak ofiara powodzi, która go zniosła, ale czasem pozory mogą mylić. W rzeczywistości został on umieszczony tam przez firmę specjalizującą się w ratowaniu wraków na zlecenie francuskiego artysty. Dom wygląda jeszcze bardziej przerażająco w nocy, gdy w jednym z pokoi zapala się światło, co nie jest czymś, czego byśmy się spodziewali w opuszczonym domu na środku rzeki. Teraz, po poznaniu historii tego domu, kto chce pójść ze mną? Zgraja węgorzy elektrycznych. Węgorz elektryczny to najbardziej samotne stworzenie przez większość swojego życia i może wytworzyć 600 voltów energii elektrycznej w pojedynkę. Jednak ten szokujący filmik przyprawi was o dreszcze. Biolog morski był w szoku, gdy zaobserwował grupę węgorzy polujących razem. Według niego grupa węgorzy otaczała swoją ofiarę, niszcząc wszystko za pomocą wstrząsającej siły swojego połączonego wyładowania elektrycznego.
Wyobraź sobie zniszczenie spowodowane przez to wyładowanie elektryczne wynoszące prawie 6800 V, co wystarczyłoby na oświetlenie całej rzeki Amazonki. Zastanawiam się, czy ten węgorz pozwoliłby mi użyć kilku jednostek voltów do naładowania mojego telefonu. Zgraja dziwnych krokodyli. Wyobraź sobie, że jesteś ścigany przez krokodyla w tajemniczej rzece. Przerażające, prawda? W niecodziennej sytuacji grupa krokodyli przepychała łódź na rzece, co zaskoczyło wszystkich, zwłaszcza rolnika, który wyobrażał sobie, że stanie się obiadem dla tych unoszących się krokodyli. W innym przypadku mężczyzna był zszokowany, gdy uchwycił setki krokodyli wyskakujących z rzeki, jakby były inwazją robaków. Najbardziej zaskakujące było to, że wszystkie poruszały się w tym samym kierunku, jakby chciały uciec przed helikopterem latającym nad nimi. Szacunek dla odważnego pilota, który sprawił, że te przerażające krokodyle się przestraszyły. Zainfekowane szympansy. Szympansy, bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenia, pomogły nam zrozumieć, że nie ma wyraźnej granicy między ludźmi a resztą królestwa zwierząt. Jednak będziecie zdumieni, gdy poznacie brutalną prawdę o tych niewinnych stworzeniach. Grupa szympansów została znaleziona na odizolowanej wyspie. Po zbadaniu okazało się, że te szympansy były ciężko zainfekowane w wyniku złowrogich eksperymentów, a następnie porzucone na tej wyspie, aby umrzeć. Te biedne szympansy zostały uratowane i przygarnięte przez władze ochrony przyrody, ale pozostały na tej samej wyspie, ponieważ były nosicielami infekcji. Teraz podjęto surowe działania prawne przeciwko sprawcom i zmuszono ich do zaprzestania badań. Skarb Sumów w wraku samochodu. Usuwanie wraków samochodów z rzek i innych zbiorników wodnych jest dość powszechną praktyką, ale ten zespół z Rosji był zaskoczony, gdy wyciągnęli stary, zardzewiały samochód z rzeki. Odkryli setki funtów sumów wypadających z bagażnika samochodu. Co bardziej zdumiewające, wszystkie te sumy były żywe i poruszały się niespokojnie, jakby błagały zespół, aby pozwolił im zostać w ich domu. Ten niespodziewany skarb sprawił zespołowi ogromną radość, ponieważ taka grupa sumów nie była widziana w tej rzece przed tym incydentem. Nie ma kontekstu, jak samochód trafił do rzeki lub dlaczego był usuwany, więc trzeba będzie użyć wyobraźni, aby to wyjaśnić. A teraz zdjęcie, które pewnie Was najbardziej interesuje. To zdjęcie pokazuje ogromne zniszczenia samolotu Boeing. W wyniku tego incydentu 6 kadłubów, które były przewożone na wagonach kolejowych, zostało rozrzuconych. 3 z nich zsunęły się ze stromego brzegu i wpadły do rzeki Clark Fork. Stan pozostałych 3 kadłubów nie był jasny. Na szczęście nie zgłoszono żadnych obrażeń. Ryba owczarka. Ryba owczarka wygląda uroczo, ale gdy otwiera usta, staje się przerażająca. Niektórzy rybacy złowili dużą, 9-funtową rybę owczarka, znaną również jako ryba więzień, ze względu na jej czarno-szare, poziome paski na ciele i zdolność do kradzieży przynęty. Posiada duże, czarne oczy i upiorny uśmiech przypominający ludzki. Przednie zęby tej ryby są nawet pokryte szkliwem, jak ludzkie siekacze, chociaż jej szczęki mogą przerazić nieznających tej ryby ludzi. Nie stanowi ona zagrożenia dla ludzi, o ile nie zostanie sprowokowana. Są często spotykane w pobliżu konstrukcji, takich jak doki, mosty, platformy naftowe i rafy, ponieważ porośnięte skorupiakami filary są dla nich doskonałym źródłem pożywienia. Olbrzymia płaszczka. Wielu interesujących opowieści i bajek wiąże się z rybakami i ich przygodami. Pewien szczęśliwy kambodżański rybak był oszołomiony, gdy odkrył, co badacze uważają za największą kiedykolwiek złowioną rybę słodkowodną. Jego jedyna wędka i haczyk przyciągnęły na brzeg olbrzymią płaszczkę. Wieśniacy nie mogli uwierzyć własnym oczom, widząc tę gigantyczną płaszczkę, która oddychała i była żywa. Później na miejsce przybył zespół badaczy, który po przeprowadzeniu niezbędnych badań wypuścił rybę z powrotem do wody. Złote monety w rzece. Podwodne odkrycia zawsze były najbardziej fascynujące, ale uwierzenie w obecność skarbu ze złota, biżuterii i podobnych przedmiotów jest trudne. Ale uwierzcie, to odkrycie uczyni Wasz dzień, przynosząc szczęście młodym nurkom. To była ostateczna wyprawa po skarb. Znaleźli oni skrzynkę ze złotymi monetami, które prawdopodobnie leżały pod wodą przez setki lat. Niektóre monety lśniły w skarbcu. Po tym, jak filmik stał się wiralem, wiele osób twierdziło, że może być fałszywy, ale wielu uwierzyło, że to prawda.
Co o tym myślicie? Czy te złote monety pochodzą z jakiejś przygody morskiej, czy to tylko opowieść?